Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej przed meczem ze Zniczem Pruszków. Jest z nami trener Albert Rudę. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Jest też trener Michał Siwierski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj mamy krótszy raport medyczny. Kamil Broda i Jakub Stępak trenują indywidualnie. Goku i Bartosz Talar rehabilitują się. I za czerwoną kartkę wciąż wyłączony jest Bartosz Jaroch, a Anton Ciczkan oczekuje na finalizację spraw formalnych. Tyle z mojej strony. Już widzę, że Bartek Karcz czeka na zadanie pytania. Bardzo proszę. Dzień dobry, panie trenerze. W ostatnim meczu powiedział pan, że zespół podjął rywalizację w Płocku i no, trudno się nie zgodzić z taką tezą. Rzeczywiście ta walka była. Myślę, że to, czego może wam brakowało, to takiej jakości w ostatniej tercji pod bramką przeciwnika, żeby stworzyć więcej sytuacji, no i lepiej je wykończyć. Chciałem zapytać, na czym kibice mogą opierać swój optymizm przed wyjazdem do Pruszkowa, że pod tym względem będzie lepiej. Absolutely. I think the competitiveness was there. Very important for us. Absolutnie. Myślę, że rywalizowaliśmy bardzo, bardzo dobrze i to było bardzo ważne dla nas. And today, for example, we invested 1 hour in the training, improving the effectiveness, improving the punch inside the box, which is something that we need to win points. I dzisiaj dla przykładu poświęciliśmy godzinę podczas sesji treningowej, by poprawić tą efektywność w polu karnym, by zdobywać punkty. Chciałbym też zapytać o takie konkretne reakcje na boiska, wydarzenia boiskowe. Chodzi mi konkretnie o okoliczności, w jakiej straciliście gola w Płocku. O taki doskok pozytywnie agresywny, tą akcję można było po prostu dwa albo trzy razy przerwać już w środku boiska. Czy na to też pan zwróci swoim zawodnikom uwagę, że czasami właśnie z takich drobnych elementów rodzi się problem większy? Yeah, that is a situation that we face normally. The way we play, we try to attack with a lot of players. We have to be very focused on the rest defense. To jest sytuacja, z którą spotykamy się dosyć często, kiedy w sposób, w jaki gramy, to sposób, że atakujemy dużą ilością zawodników i spotykamy się z takimi kontratakami. Bardzo dużą uwagę musimy przykładać do zabezpieczenia w ofensywie. And especially in this situation, we analyzed very carefully it. Three players are going to win the ball, and three are going backwards. And from our understanding, we did a mistake there. It's going backwards first, and one going to take the ball. I tą sytuację analizowaliśmy bardzo dokładnie i w tym przykładzie trzech zawodników atakowało pressingiem piłkę, a trzech zawodników wracało. I to jak my to rozumiemy w tej sytuacji, jeden musi atakować tą piłkę, reszta musi zabezpieczać tą sytuację. And speaking with the players, they say we felt good, we felt that we could recover this ball. So three of us were there to recover the ball. Yes, but was too risky because we didn't recover the ball and we had to run backwards and we conceded the goal. So of course we tried to fix this kind of mistakes, but this is something that can happen in the game. And they had just one shot in goal. Was goal, you have to accept it, and what you have to do is to improve your effectiveness to score three. I mówiąc tu o zawodnikach, aż trzech zawodników próbowało odebrać tą piłkę w tym momencie i mogliśmy ją odebrać, ale było to zbyt ryzykowne na ten moment w tej sytuacji. To oczywiście się wydarzyło. Próbowaliśmy temu zaradzić, teraz próbujemy zaradzić temu problemowi. Podczas naszych analiz to się wydarzyło, ale przeciwnik oddał jeden strzał w światło bramki, straciliśmy bramkę, musimy to zaakceptować teraz. Chciałem zapytać o Angela Rodado i jego rolę na pozycji numer 10 w meczu. Wraca teraz po kartkach Jesus Alfaro. Czy to rodzi jakiś taki no, przyjemny dla trenera problem z wyborem, kogo ustawić gdzie? Very positive problem, and it's more. Alfaro's going back to the team and Google. To jest dla mnie bardzo pozytywny problem i powiem więcej, Alfaro wraca po przerwie i wraca też Patryk Gogol.
To jak o tych zawodnikach, którzy wracają, to chciałem też o Dawida Żonkę zapytać. Dlatego, że on dał w Płocku bardzo pozytywną zmianę na lewej stronie. To był taki Żonka, jakiego pamiętamy z tych lepszych momentów w Wiśle. I czy tą zmianą, a też tym, co pokazuje codziennie na treningach, wywalczył sobie miejsce w podstawowej jedenastce na mecz ze Zniczem? Żonka is a top quality player, very experienced. He playing top level. Żonka jest zawodnikiem z bardzo wysoką jakością, z bardzo dużym doświadczeniem grającym na wysokim poziomie wcześniej. And speaking about development, it was a great opportunity for Szyzanowski to have these minutes because of the absence of Żonka. I mówiąc tutaj o rozwoju dla Krzyża, to było bardzo ważne, by złapać te minuty, kiedy nie mogliśmy skorzystać z Dawida. But as a coach, I understand that in some moments, especially in the final parts of the season when the stakes are higher, you need experienced players. And I think Żonka is going to play a very important role for us. I jako trener muszę rozumieć, że w decydujących momentach sezonu pewne wymagania i oczekiwania są na bardzo wysokim poziomie, więc potrzebujemy doświadczonych zawodników. I jest to prawdopodobne, że Żonka może kontynuować. O Znicz chciałem Pruszków zapytać, bo to choć zespół z dołu tabeli, to jednak nie gra tak jak większość drużyn, powiedzmy słabszych w tej lidze, tylko starają się prezentować ofensywny futbol. Czy to dla Wisły może być w związku z tym paradoksalnie łatwiejsze spotkanie, bo nie będziecie musieli kruszyć muru, tylko będzie mecz bardziej otwarty? Yes, they tried to play, they are very brave. They tried to press almost man to man. They are not afraid. And they tried to play with a lot of people in front to attack with 5-6 guys the box. So I really like the way they play. Tak, muszę przyznać, że grają oni bardzo, bardzo odważnie. Jeśli wychodzą do pressingu, wychodzą prawie jeden na jeden. I jeśli atakują, atakują bardzo dużą ilością zawodników w polu karnym, więc bardzo lubię sposób, w jaki oni grają. So I think it could be an open game. And of course we can take advantage of it because there will be more spaces. But on the other hand, we play similar way, so also they have the opportunity to exploit this kind of spaces. So overall and generally speaking, I think this could be a good game for the fan. Mówiąc generalnie, może to być bardzo, bardzo dobry mecz dla kibiców. I może to być otwarty mecz z tego względu, że oni atakują dużą ilością zawodników, więc mogą być pewne przestrzenie, z których my musimy skorzystać, ale grają też bardzo podobnie do nas, także może to być obustronny dobry mecz. I na koniec chciałem zapytać o trenera Znicza, Rafała Misiurę, bo to jest szkoleniowiec, który zdobywał doświadczenie również w Hiszpanii. Pracował między innymi w Akademii Realu Madryt. I chciałbym spytać, czy pan trener kojarzy tego szkoleniowca? I didn't know him in the past. I know that he was there. I know that his philosophy is based on that and I can see it when I analyze the team. Muszę powiedzieć, że nie znałem go wcześniej, ale wiedziałem, gdzie pracował i wiedziałem, na jakiej filozofii się opiera i to widać w sposobie gry jego zespołu. For this reason I say that despite of the field that is not in perfect conditions, I think both teams tried to play a similar way and could be an interesting game. I z tego powodu, pomimo warunków, jakie są na murawie w Pruszkowie i w sposobie, że obydwie drużyny grają otwarty futbol, może to być interesujący mecz. Marcin Ryszka. Dzień dobry panie trenerze. Ja chciałem dopytać jeszcze o Patryka Goguła. Jaka jest szansa, że znajdzie się Patryk w kadrze na mecz ze Zniczem Pruszków i na ile on jakby zwiększa pana możliwość w stwarzaniu przez Wisłę zagrożenia, bo Patryk dał się tutaj też zapamiętać Wiśle jako osoba, która no choćby przez stałych fragmentach gry jest bardzo groźny, bo potrafi dokładnie podać czy strzelić ze stojącej piłki. Czy pan widzi w nim ten taki właśnie potencjał, że te stałe fragmenty gry mogą być groźniejsze, jeśli Patryk będzie do pana dyspozycji?
hey, you know better Gogi than me, eh? It seems, with this analysis. I agree with you, all you said. Z tą analizą muszę powiedzieć, że zna pan Gogiego lepiej niż ja, dokładniej. Tak, muszę się z tym zgodzić, z tym wszystkim. He did a very good preseason. I really like this kind of players with a lot of energy, a lot of movement, capacity to shoot from distance, to attack the spaces, to have the contra-press when you lose the ball in the final third of the field. On wykonał świetną pracę w okresie przygotowawczym. Ja bardzo lubię takich zawodników, którzy potrafią wbiegać przestrzenią, uderzyć z dystansu i mieć taki impact na naszą grę ofensywną. The only thing is he's coming from an injury. And it's more than 1 month not playing, and we have to keep him safe in terms of making the progress needed to be back at his full capacity. I z drugiej strony trzeba spojrzeć na to, że on wraca po kontuzji. Musimy tutaj wprowadzać go bardzo, bardzo bezpiecznie i wprowadzić go powoli, żeby wszedł na ten swój najwyższy poziom. Panie trenerze, za panem 10 meczów jako trener Wisły Kraków, więc już jakiś jeden z pierwszych jubileuszy takich w miarę okrągłych. Chciałem zapytać z tej perspektywy czasu, czy pan, przychodząc do Wisły, spodziewał się, że będzie aż tak ciężko w tej pierwszej lidze? I czy pana takie podejście do meczów, do tej codziennej pracy, którą wykonujecie, czy dużo pan zmienił od tego, kiedy przygotowywał pan drużynę, czy do meczu ze Stalą Rzeszów, czy do meczu z GKS-em Tychy na przykład? I have to say that some things I'm really surprised from this league. Muszę powiedzieć, że odnośnie pewnych rzeczy w tej lidze jestem zaskoczony. There is a kind of intensity that you cannot find in Spain. Winning duels in every single part of the field, being very, very intensive, trying to kill the time to the ball all the game. Jest pewien rodzaj intensywności, który jest niespotykany w Hiszpanii. Jest to poziom intensywności, jeśli chodzi o pojedynki, jeden na jeden w każdym sektorze boiska, zabić czas, by przeciwnik nie mógł rozgrywać piłki. The kind of counterattacks that they are able to use against you. Rodzaj kontrataków, które przeciwnik wykorzystuje przeciwko tobie. And the way they defend the box. I think this is the first experience that I have that every single game we have 6, 7, 8 blocked shots inside the box. It's incredible the way, the ability they have to defend their own box. And these are the three things that surprise me the most. I to, co zdziwiło mnie tutaj najbardziej, to sposób, w jaki przeciwnicy bronią pola karnego. Ich poświęcenie, by w pierwszych meczach widziałem, że zablokowali około 6-7 strzałów. Jest to niesamowite, jak zespoły potrafią się poświęcić, bo bronić pola karnego. Czy w takim razie pan teraz, pracując na co dzień z Wisłą Kraków, czasami wieczorami czy ze swoim sztabem siedzi i zastanawia się, jak to w takim razie wszystko przechytrzyć, żeby... Pewnie jeden z trenerów gdzieś powiedział coś takiego, że przeczytał Wisłę wcześniej przed meczem. I czy teraz pan ma gdzieś takie coś w głowie, że to pan chce przechytrzyć przeciwników, przechytrzyć trenerów, żeby znaleźć drogę na to, żeby zacząć wygrywać seryjnie? Yes, this is our job and we are trying every single week, of course. Tak, to jest nasza praca i próbujemy to wykonać każdego tygodnia. For example, against Tychy, you remember here we conceded 6-7 counterattacks. And I said, wow, I have to fix it right now. And in any other game, we conceded 6 counterattacks like this. Dla przykładu, przeciwko Tychom, Tychy wykonały około 6-7 kontrataków i po meczu powiedziałem, że jest to niesamowite, muszę to jak najszybciej naprawić i w następnych meczach to poprawiliśmy. So we are trying to fix in every week some things that we are learning and this is our process as a team to be better every single week, but you need results. This is a process to be better, but you need results to get what we want.
Więc w każdym tygodniu staramy się to poprawiać, by być coraz lepszym. Jest to proces, by stawać się coraz lepszym, ale podczas tego procesu ty musisz mieć też wyniki i rezultaty. Ten bezpośredni awans ucieka, jest praktycznie niemożliwy. Gdzieś może te szanse są matematyczne. I czy pan już teraz w tej swojej codziennej pracy, oczywiście do tych baraży trzeba najpierw awansować, tak? Trzeba zacząć wygrywać, żeby w tych baranżach się znaleźć. Ale czy pan już teraz, powiedzmy na miesiąc przed tymi barażami, myśli o tym i czy już teraz pan wprowadza jakieś takie rozwiązania w drużynie, żeby na te baraże być gotowy, bo na pewno pan zna historię, jak baraże w tamtym roku w Wiśle się zakończyły. This is an interesting question. We know that the direct promotion is very difficult. To jest interesujące pytanie. Wiemy, że bezpośredni awans będzie dla nas bardzo trudny. But it's not over. So we are keep going all the time and no matter what we will keep going because this is our mentality and this is what we want as a team. Ale to jeszcze nie koniec. My cały czas wierzymy, cały czas kontynuujemy swoją pracę i to jest nasza mentalność. And we need to improve all these things that we are saying in this press conference to be ready in case we have to play a playoff. Because I have some experience playing playoff and it's very, very tough and the details are very important. And if you can fix a lot of things during this process till the playoffs, you will have some advantages there. I my staramy się poprawiać to wszystko i poprawiać wszystkie te aspekty, o których mówimy na tej konferencji, żeby być gotowym na baraże, żeby być gotowym, ponieważ w barażach bardzo ważne są detale i podczas tego procesu, który my teraz wykonujemy, jest bardzo ważne, żeby to wszystko poprawić, by potem być gotowym. But we don't want to overthink. Spokojnie, calm, game by game, and let's see how everything finish, and we will be ready. Więc musimy podchodzić do tego spokojnie, mecz po meczu i dopiero wtedy zobaczymy, jaki będzie finish tej sytuacji. Magdalena Iwich. Dzień dobry, panie trenerze. Moje pierwsze pytanie jest odnośnie Jakuba Krzyżanowskiego, który ostatnio nie prezentuje się najlepiej. Popełnia sporo błędów, z jego strony brakuje akcentów ofensywnych. Czym pana zdaniem jest spowodowana ta obniżka formy? Jeszcze niedawno, na początku rundy i podczas sparingu w Turcji, prezentował się całkiem dobrze. I think Krzyżanowski is having the process that every single young talent is experiencing. Myślę, że Krzyżanowski przechodzi proces, który każdy młody zawodnik którego każdy młody zawodnik doświadcza. I think that offensively he's giving us a lot of solutions, a lot of movements, a lot of things in the final third, good crosses, attacking the box. Myślę, że ofensywnie daje nam bardzo dużo rozwiązań, wykonuje bardzo dużo wbiegnięć, bardzo dużo dośrodkowań w pole karne. And the biggest room of improvement that he has, and he knows it very well, and this guy is working with him a lot, is the defensive part. I największe miejsce do poprawy na jego przykładzie to jest praca w defensywie. And this is what we are trying to do as coaches, to help him, to give him the opportunity when there is the room to do it. And I think he had a good progress and he needs to keep getting better. I to jest to, nad czym pracujemy my jako trenerzy, kiedy zauważam, że jest miejsce do poprawy, to musimy to poprawić u zawodników i mamy nadzieję, że będzie z każdego dnia to poprawiał, będzie coraz lepszy. A pytanie mam jeszcze o Dawida Szota, który wraca po zawieszeniu, ale można było odnieść wrażenie, że Igor Łasicki całkiem dobrze wywiązał się ze swoich zadań jako prawy obrońca w meczu z Wisłą Płock. Czy zatem jest szansa na to, że utrzyma wyjściowy skład? It's a possibility, tak. Tak, jest na to szansa. For us, the most important is performance. If you perform good, you will have more opportunities to play, for sure. Dla nas najważniejsze jest
występ zawodników. Jeśli zagrałeś bardzo dobrze, to masz dużą szansę, że zagrasz ponownie. Podkreślił Pan znaczenie Dawida Żunki w zespole, a że wraca ostatnio do gry po kilku miesiącach przerwy. Czy Pana zdaniem jest on gotowy na grę od pierwszej minuty w meczu ze Zniczem? We have to assess it carefully because David Junka had an important injury in the preseason. So he's not competing from the preseason. Musimy to teraz ocenić bardzo, bardzo uważnie, bardzo dokładnie, ponieważ David złapał kontuzję w okresie przygotowawczym. Tomorrow is the last day that we have and after the training we will decide if he will be in the first 11 or he will be in the bench. Helping the team in the second half. Jutro mamy jeszcze ostatni dzień na to, żeby to ocenić i po jutrzejszym dniu podejmiemy decyzję, czy będzie grał od pierwszych minut, czy będzie zaczynał na ławce. Dziękujemy za wszystkie pytania. Thank you so much, coach. Dziękuję. Do zobaczenia.